Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o szczęściu. Chcę z Tobą porozmawiać o tym, dlaczego tego szczęścia Ci brakuje teraz w życiu, jakie są powody, co się takiego zdarzyło, że kiedyś mogłeś być, czy mogłaś być szczęśliwym człowiekiem, a nagle gdzieś to się urwało i popadasz w jakieś depresje, skupiasz się tylko na swoich problemach i tak naprawdę nie możesz odnaleźć tego szczęścia w sobie. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Chcę zadać Ci jedno pytanie na sam początek. Czy pamiętasz jeszcze, jak byłeś, czy byłaś dzieckiem? Jak się zachowują dzieci? Czy patrzyłeś kiedyś w ogóle, jak się zachowuje dziecko? Dziecko biega, śmieje się, robi kupę w majtki i później jeszcze raz się śmieje, biega, płacze, biega, ale tak naprawdę czy zauważyłeś, czy zauważyłaś, że ono nie potrzebuje osiągania wielkich sukcesów, nie potrzebuje osiągania celów po to, żeby być szczęśliwe? Dlaczego tak jest? Ponieważ tak naprawdę odczuwanie szczęścia mamy w sobie naturalnie wbudowane. To są pewne procesy, które zachodzą w Twoim mózgu. Procesy, które sprawiają, że produkują się różne endorfiny i jeszcze inne związki naturalnie w naszej głowie. Więc co takiego się stało? Co takiego się stało, że jak teraz na jakimś szkoleniu ja mówię na przykład, ej, w tym momencie możecie sobie potańczyć przez minutę, to większość osób się wstydzi wstać, wstydzi się uśmiechnąć, wstydzi się poskakać, wstydzi się zrobić coś w tym życiu, co jest szalone, wstydzi się dostrzec i pokazać innym ludziom naokoło wszystkim, że są szczęśliwymi ludźmi. Dlaczego tak jest? Co się zdarzyło takiego w społeczeństwie, co się zdarzyło takiego w Twoim życiu, że jak byłeś małym dzieckiem, miałeś 5, 7, 10 lat, mogłeś się cieszyć tym życiem i niepotrzebne Ci były jakieś wielkie rzeczy do tego, a teraz cały czas widzisz milion przeszkód, które nie pozwalają Ci być człowiekiem spełnionym, nie pozwalają Ci po prostu uśmiechać się każdego dnia. Zauważ, jak jest. Jak jest małe dziecko, ono naturalnie ma to w sobie szczęście. Widziałeś kiedyś dziecko, czy widziałaś kiedyś dziecko, które się nie uśmiecha? No może jak jest chore albo coś. Natomiast już widzisz, że niemowlak, wystarczy się do niego powygłupiać i on tak naprawdę śmieje się do rozpuku. To samo się dzieje później, jak jest dziecko, ma 5, 7 lat. Ono biega, cały czas ma mnóstwo energii. Cały czas pozytywnie podchodzi do tego życia. Nawet jak się smuci, to jest krótkotrwałe, trwa to pół minuty, minutę i później dalej się cieszy. A co się stało z Tobą? Zauważ, chcę tutaj, żebyś się zastanowił, czy zastanowiła, co się stało w Twoim życiu pomiędzy. Skoro masz to szczęście w sobie, to ono musiało zostać przez coś wykryte. Tak naprawdę w Twoim życiu nie zdarzyły się jakieś wielkie sytuacje, które miałyby sprawić, że Ty masz być człowiekiem nieszczęśliwym, że masz być człowiekiem, który potrzebuje 150 tysięcy warunków każdego dnia po to, żeby osiągnąć szczęście. Co się stało? No zdarzyły się takie sytuacje typu w szkole podstawowej ktoś nie wybrał Cię do drużyny piłki nożnej, później ktoś nie wybrał Cię do drużyny siatkówki, koszykówki i zakrywasz wtedy swoje serce, bo czujesz odrzucenie, czujesz, że inni ludzie tak naprawdę nie chcą Ciebie, czujesz, że inni ludzie lepiej w ogóle nie próbować, bo tak naprawdę oni i tak znowu Cię odrzucą, znowu Cię skrzywdzą, znowu poczujesz się jako samotna osoba, więc jeśli... Co się dalej działo? Dalej następnie przyszła na przykład dziewczyna czy chłopak pierwsza Twoja i Cię rzuciła. I to spowodowało, że znowu zakryłeś swoje serce. Później ktoś powiedział Ci tak naprawdę, ej, nie bądź tak głośno, na co się patrzysz? Dlaczego tak głośno się cieszysz? Dlaczego się tak głośno śmiejesz? I znowu zakrywasz swoje serce. I takie drobne sytuacje później sprawiają w Twoim życiu, że zakrywasz to stopniowo swoje serce, zakrywasz stopniowo właśnie to miejsce, w którym to szczęście cały czas jest, czyli w Tobie, w środku. I później dochodzisz do momentu, kiedy masz 20 kilka lat, 30 kilka lat i kiedy już nie potrafisz się cieszyć, nie potrafisz cieszyć się życiem, nie potrafisz się śmiać, nie potrafisz czerpać radości z małych rzeczy, chociażby z tego, że jeszcze się ruszasz, chociażby z tego, że dookoła jest przepiękne niebo, że możesz oglądać jeszcze przepiękny zachód słońca, że masz oczy. Później te wszystkie rzeczy przestają być nieważne, bo nagle się okazuje, że jeśli nie masz swojego wymarzonego samochodu, to nie będziesz szczęśliwym człowiekiem. Nagle się okazuje, że jeśli nie masz swojej wymarzonej partnerki czy partnera, to nie jesteś szczęśliwym człowiekiem. Nagle te sytuacje wszystkie zaczynają jedna na drugą się nakładać i co? I kończy się to depresją, kończy się to tym, że chodzisz zdołowany czy zdołowana cały czas, kończy się to tym, że nie masz już mocy więcej w życiu swoim, żeby mieć to naturalne szczęście, żeby z tego serca to odkryć. I chcę Ci właśnie powiedzieć, że istnieją strategie, istnieją metody, które mogą Ci pozwolić, żeby to szczęście w sobie odkryć, żeby tak naprawdę wyjąć je na zewnątrz, żeby nie chować go dalej w sobie, nie starać się w nieskończoność cały czas szukać wszystkich wymówek i 150 tysięcy warunków, które muszą zostać spełnione, żebyś był szczęśliwą osobą. A co jeśli mógłbyś być szczęśliwy po prostu, że żyjesz?
Nie mówię tutaj o tym, żeby się ze wszystkiego cieszyć, żeby być jakimś tutaj człowiekiem, który cały czas chodzi na haju, ale o tym, żebyś kierował swoje skupienie w stronę rzeczy, które tak naprawdę masz, w stronę rzeczy, które dają ci radość w życiu, w stronę rzeczy, które potrafią sprawić, że będziesz człowiekiem spełnionym. I wtedy będziesz mógł odkryć to szczęście, więc zapraszam Cię gorąco właśnie na szkolenie, które poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Na tym szkoleniu będziesz mógł poznać więcej technik właśnie z tego zakresu. Wystarczy, że klikniesz sobie na tym filmie, jest taki banerek, był wcześniej, jeśli go jeszcze nie widziałeś, czy nie widziałaś, przewij sobie ten film do tyłu, kliknij go i otrzymasz bezpłatne zaproszenie. O, widzę fale, już tutaj nas atakują. Otrzymasz bezpłatne zaproszenie właśnie na tą konferencję. Także zapraszam Cię gorąco. No a ja już dzisiaj się z Tobą żegnam. Jeśli film Ci się podobał, daj łapkę w górę na YouTubie. Sprawisz, że zobaczy go więcej osób. Pomożesz nam właśnie promować tą wiedzę. Również subskrybuj nasz kanał. Wejdź sobie na wyzwanie90dni.pl. No a mi pozostaje tylko powiedzieć Ci, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!